Cześć, to Joanna Wróblewska z Greencanu. Mam ogromną przyjemność tym odcinkiem otworzyć nasze wnętrzarskie spotkania tegoroczne. A że mamy nowy rok i symboliczne styczniowe otwarcie, to pomyślałam sobie, że zaczniemy tematem o trendach wnętrzarskich. O tym, co będzie modne w tym roku. Zanim jednak zaczniemy, małe przypomnienie, że trendy trendami, moda modą, a wnętrza tak naprawdę powinny odzwierciedlać nasze potrzeby i nasze gusta. Niekoniecznie być odzwierciedleniem tylko i wyłącznie samej mody. A zaczniemy od kolorów, które są bardzo istotnym, jak nie jednym z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o aranżację wnętrz. Zostaje z nami zieleń i mam nadzieję, że ta wiadomość ucieszy wielu z Was, bo ja bardzo lubię akurat na przykład ten kolor. Zieleń w bardzo różnych wybarwieniach, począwszy od szlachetnej, głębokiej, soczystej, ciemnej, butelkowej zieleni, poprzez szmaragd, poprzez kolor groszkowy, szałwiowy, a nawet miętę czy zieleń pastelową. Będziemy zieleń stosowali tak jak do tej pory na ścianach, będziemy jej używali stosując właśnie w naszej aranżacji takie dodatki jak donice, które w tej chwili widzicie, jakieś małe pojemniki. Będziemy używali jej w tekstyliach, nadal jest to bardzo modne. I tu od razu pokazuję Wam taki bardzo fajny pomysł w postaci paneli, które możemy wykorzystywać na przykład jako w wezgłowie łóżka, ale również w przedpokojach, jako właśnie taką ściankę przy siedziskach, kiedy zmieniamy sobie buty. Zieleń jest na tyle przyjaznym kolorem i bardzo łatwym do wykorzystania, jeżeli chodzi o aranżację, że myślę, że dlatego właśnie jest już od kilku lat bardzo modna i jestem przekonana o tym, że ten trend kolorystyczny zostanie z nami i to na dłużej. W tym roku pojawia się nowy kolor, kolor ogłoszony przez Pantone, o wdzięcznej nazwie Very Perry. Kolor niesamowity, bo tak naprawdę dla oka, na pierwszy rzut oka to fiolet. Ale fiolet niebanalny, łączący w sobie trzy kolory. Łączy w sobie czerwień, niebieski, no i właśnie ów fioletowy, który nadaje tonu kolorowi Very Perry. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy postrzegacie fiolety we wnętrzach, czy w ogóle używacie tego koloru. Jestem również bardzo ciekawa, jak zareagują na ten nowy kolor tegoroczny projektanci wnętrz. Pod koniec roku może będzie czas, żebyśmy sobie podsumowali to zagadnienie. Drugi trend wnętrzarski, który będzie bardzo mocno widoczny w tym roku i nie jest to nowy trend, od razu Wam mówię, bo również przeszedł z zeszłych lat, to trend związany z naturą. Będziemy bardzo wyraźnie widzieć naturę w naszych wnętrzach i to w wielu aspektach znów. Po pierwsze w aspekcie żywych roślin, czyli wprowadzaniu tego, co za oknem, do wnętrza. Będziemy znowu otaczali się domowymi ogrodami. Wiecie, że w Polsce nasze domowe ogródki, właśnie wielość kwiatów w domach była, jest i myślę, że będzie. To zawsze było modne. W tym roku jest to mocno zaznaczane nie tylko u nas, ale na całym świecie. Oprócz tego elementu takiego żywego, że tak sobie to nazwę, będziemy wprowadzali również do środka kolorystykę związaną z naturą i materiały związane z naturą, czyli drewno, wszelkiego rodzaju dodatki, akcesoria, takie jak na przykład, nie wiem, deski drewniane, takie jak małe akcesoria z denkami drewnianymi, takie jak naturalne tkaniny, na przykład takie jak len, dodatki w postaci sznurka na przykład, czyli wszystko to, co kojarzy nam się z naturą, bardzo chętnie w tym roku będziemy zapraszać do naszych wnętrz. Oprócz takich dodatków jak drewno, jak naturalne tkaniny, sięgniemy również po lampiony właśnie z wykorzystaniem owego naturalnego budulca, chociażby bambusa i zwrócimy swoją uwagę również w stronę podłóg, które będą miały naturalne wybarwienie. I w tym roku, tak jak i w zeszłym roku, raczej będziemy kierowali się jasnymi tonami, jasnym wybarwieniem, aniżeli ciemnym. A skoro jesteśmy już przy temacie podłóg, to od razu przechodzę płynnie do trzeciego trendu, do trendu, który nazywa się jednolita podłoga. Mówiąc o jednolitej podłodze, mam na myśli taką sytuację wnętrzarską, gdzie od wejścia już mamy jeden rodzaj podłogi. I w przedpokoju, i w salonie, i w kuchni, i nawet w łazienkach, czyli wizualnie widzimy dużo, dużo większą przestrzeń. Podłogi winylowe na przykład dają nam taką możliwość, możemy pod nie kłaść ogrzewanie podłogowe. Te podłogi są w ogóle coraz bardziej popularne w Polsce. Również podłogi hybrydowe, a także takie, które mają zwiększoną odporność na ścieranie. Czwarty trend związany jest z tapetami i z ich rosnącą popularnością, która niczym kula śniegowa się
się rozpędza z poprzednich lat. Tapety w tym roku będą jeszcze bardziej modne aniżeli w zeszłych latach i myślę, że to jest bardzo dobry koncept, bo za ich pomocą można naprawdę wyczarować najcudowniejsze aranżacje. I nieważne, czy sięgniemy po tapety z takim dużym wzorem, czy raczej z wzorem mniejszym, floralnym, geometrycznym, czy będą to tapety monochromatyczne, wszystkie można bardzo fajnie zaaranżować i za ich pomocą totalnie odmienić nasze przestrzenie. Bardzo mnie ten trend cieszy w tym roku. Piąty trend nie powinien być raczej zaskoczeniem, nie powinien nikogo dziwić, bo jest związany z meblami, ale uwaga, z meblami bardzo, bardzo komfortowymi. Przekonana jestem, że związany jest ten trend z poprzednimi latami, kiedy sporą ilość czasu spędzaliśmy w domach. I właśnie ówczas, kiedy byliśmy no trochę, można powiedzieć, zamknięci w naszych przestrzeniach, spowodował większą uważność w nas na meble, na to, na czym my siedzimy, na czym my się wylegujemy. Będziemy zwracać jeszcze większą uwagę na komfort naszych mebli. Będziemy troszkę bardziej odważni, jeżeli chodzi o ich kolorystykę i na przykład owa szmaragdowa zieleń, o której mówiłam na początku filmów i która jest na przykład często wybierana, jeżeli chodzi o meble, o sofy, będzie również wybierana w tym roku. Zieleń, nawet czerwień, może ten fiolet, o którym wspominaliśmy. Do mebli bardzo komfortowych, do mebli o obłych kształtach, jeżeli chodzi o komody, dołączy nam jeszcze w tym roku wybór mebla tak zwanego historycznego. Ja sobie tak umownie to nazywam. Mam na myśli albo antyki, albo po prostu stare meble, które będziemy ochoczo osobiście odnawiali. To będzie, myślę, bardzo, bardzo widoczne trend tegoroczny. I doszliśmy wspólnie do ostatniego trendu, który chciałabym dziś omówić, do trendu związanego ze stylem. I tu również widzimy takie płynne przejścia jeszcze z zeszłych lat. Będzie owszem nadal modny ów styl skandynawski, który wiem, że tak bardzo w Polsce lubimy, ale będzie on wypierany, albo inaczej, bardzo mocno uzupełniany stylem boho i elementami klasyki. Klasyki, która ma ogromny, wielki powrót, wielkie powroty na salony, jak ja to mówię. Będziemy wykorzystywali elementy stylu klasycznego nawet w nowoczesnych wnętrzach. Modny jest styl modern classic i tak zostanie, czyli połączenie właśnie owej klasyki z nowoczesnością, nawet z minimalizmem. I tak, na przykład listwy przysufitowe, przypodłogowe, które wprowadzają taki smaczek do wnętrz, będziemy łączyć w tym roku z wygodnymi, puchatymi dywanami, z meblami bardzo komfortowymi, o których Wam już opowiadałam, oraz z oświetleniem, które w tym roku będzie jeszcze z większą uważnością przez nas wybierane, aniżeli w zeszłych latach. I myślę, że o tym temacie albo ja, albo Marek tu na kanale Bricomarché jeszcze Wam opowiemy. A za dziś bardzo Wam dziękuję za ten nasz wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten odcinek po pierwsze jest dla Was przydatny, a po drugie, że zechcecie się podzielić ze mną informacjami o tym, czy któryś z trendów, o którym dziś opowiadałam, istnieje już w Waszych wnętrzach, czy któryś stosujecie. A coś czuję intuicyjnie, że właśnie tak jest. Czekam na te Wasze opowieści, czekam na Wasze zdanie co do fioletowego koloru, który jest kolorem tego roku. Bardzo jestem ciekawa, czy widzicie go we własnych przestrzeniach. Dołączcie koniecznie do naszej grupy wnętrzarskiej tu na kanale Bricomarché, zasubskrybujcie kanał, tak żeby nic Wam nie umknęło. Ja ze swojej strony obiecuję dużo inspiracji wnętrzarskich oraz ogrodowych. Nie żegnam się na długo, bo my się widzimy niebawem. Do zobaczenia!